www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Panie Wojciechu, tak króciutko może powiemy, przepraszam za zdrobnienie, krótko. Lubi pan zdrobnienia, tak nawiasem mówiąc? Nie, cierpię zdrobnień na Kociewiu, w mojej gwarze oryginalnej. Pierwszy język, który znałem, to gwara kociewska. I tam są stwardnienia popularne. Aha. Ja nie jestem Wojtek, ani Wojtuś nigdy nie byłem, ani nawet Wojciech, tylko Wojt. Nie było u nas Piotrusiów, tylko jest Piotr, Stach. Jan, takie wie pan, stwardnienia. To mnie się bardziej podoba tych zdrobnień, bo tak nawiasem mówiąc, panie Wojciechu, jeżeli bankowiec, finansista mówi o pieniążkach, 3 miliardy złotych, te pieniążki przeznaczymy na coś tam, to wie pan, lekka przesada, prawda? Wie pan co, ja wykonałem nie prackę, tylko pracę i poproszę pieniądze za moją pracę, a nie pieniążki. A niech pan powie, jak się panu pieniążki podoba. Pieniążki zawsze sugerują, że one są mniej warte niż oryginalnie. Tak, troszeczkę zboczyłem z trasy tego, o czym chciałem powiedzieć, ale jeszcze o zdrobnionku takim, panie Wojciechu. Moje dziecko miało roczek, albo moje dziecko ma 2 latka. Niech pan mi powie, czym się różni zwykły rok od roku dziecka. Proszę pana, tym samym, czym wyrok w więzieniu, że ktoś 2 latka dostał. 2 latka dostał i odsiedział 2 roczki. Proszę pana, no bo chcemy skrócić pobyt w więzieniu, więc zdrabniamy. Jeszcze tylko 2 latka mi zostały i wychodzę na wolność. A wolność już jest niezdrobniona. Natomiast przy dzieciach, wie pan, do dziecka mówi pan pełen słodyczy. No małe dziecko to... Nie ręka, a rączka i nie ręka, roczek. Ma rączki, roczki i wyroczki. Proszę pana, no małe dobrze. Dziecko ma wszystko małe. Tak, ale duzi nie powinni raczej zdrabniać, a przynajmniej w wielu sytuacjach nie w jakiś tam. Proszę pana, zdrobnienie jest konkretną funkcją języka, jest przeznaczone w jakimś celu. No jest, kocham bardzo cię często, maleńka, na przykład, no tak, do dużej dziewczyny. Bardzo często mówimy niecelowo. No niestety szkoła nie uczy wypełniania kwadracików, wie pan, zaznaczania, natomiast kiedy ostatnio rozprawki ktoś pisał albo reportaże na zajęciach w szkole podstawowej? Myślę, że od czasu, kiedy myśmy ją opuścili, to już nie. Ze zdrobnień jeszcze coś panu powiem. Stoję tak. Na tym jarmarku dominikańskim, wie pan, mam stoisko, bardzo to lubię. Spotykam moich czytelników, ale też mam obserwację taką, jak Polak wygląda. 2 tygodnie temu, jak mówiliśmy o programie 500+, to cała masa zarzutów pod moim adresem była taka, że jestem celebryta oderwany od rzeczywistości. No więc nawet jeśli celebryta, to nie oderwany, gdyż pracuję na gospodarstwie rolnym i spotykam ludzi, którzy też pracują fizycznie, tak jak ja. Natomiast na jarmarku spotykam Polaków. Ja spotykam 2000 zdjęć z ludźmi dziennie sobie robię w czasie jednego dnia w jarmarku. Czwartek, piątek, sobota stoję, czyli proszę pana 6000 zdjęć, 6000 osobistych spotkań. Słyszę, jak oni mówią, jakim językiem i najczęściej jest focia. Czy możemy sobie focie z panem zrobić? Tak. Sweet focie albo tak. Zdjątko. Tak. Nie ma zdjęcia, nie ma fotografii. Czy możemy sobie zdjątko z panem zrobić? Człowiek tak myślisz, że wie pan, jak powie do Wojciecha Cejrowskiego, czy nie, zrobimy sobie zdjęcie, to on sobie pomyśli, a tam zdjęcie. A zdjątko to tak sympatycznie, wie pan, o, i to takie jest, no, z jednej strony język, poprawność, a z drugiej chęć takiego bycia, wie pan, bliżej. Nie, ja się boję, że to są procesy takiego ogólnego zdziecinnienia. Jak pan w telewizji śledzi reklamy, to one są coraz bardziej dziecinne właśnie. Do dorosłych ludzi przemawia się tak jak do dzieci. W konkursach radiowych traktuje się ludzi jak debili, zadając pytania, w których zawarta jest odpowiedź na to pytanie. Nawet w Radiu Maryja, które ma budować polskość i patriotyzm wedle własnych standardów, prowadzący mówił: zadamy teraz państwu bardzo proste pytanie. No bo to tak. Jest obniżanie poziomu, a nie ciągnięcie ludzi w górę. Po to, żeby na siłę rozdać książkę, zadają bardzo proste pytanie, na którego odpowiedź państwo słyszeli 5 sekund temu.
Nawiążę do tego, o czym pan powiedział, że tam na tym jarmarku dominikańskim jest pan w czwartek, piątek i sobotę, powiedział pan, tak, prawda? A niedziela, panie Wojciechu? Jak mnie ktoś pyta, czy będzie pan jutro i zadaje to pytanie w sobotę, to zawsze mam taką odpowiedź, proszę pana, nie godzi się ani sterczeć, ani łazić po jarmarkach przy niedzieli. Tak jak nie godzi się jeździć kombajnem po polu przy niedzieli i jak słyszę moich sąsiadów z innych gospodarstw rolnych, to oni mówią, no ale tu deszcze, tego przecież musimy zebrać, chleb zbieramy i tak dalej. Oni już mają 1000 uzasadnień, dla których muszą jeździć kombajnem w niedzielę. Ja im natomiast przypominam, a pamiętasz swojego ojca albo dziadka? Jak razem ze mną w latach 70. w krótkich spodenkach ganiałeś po tym samym polu. Pamiętasz, że nie zbierało się w niedzielę? O, to on się drapią wtedy w tyłek, wie pan, i mówią, że no ale wtedy pogoda była inna i lato było bardziej stabilne. Panie Wojciechu, podszedłem tutaj pod projekt ograniczenia handlu w niedzielę. Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem właśnie ograniczenia tego handlu. I proszę pana, ta akcja, jak napisano w jednym z dzienników, nabiera rozpędu. No i oczywiście rozpętała się już dawno dyskusja na ten temat i ona jeszcze się rozpęta, jak ten projekt trafi pod obrady Sejmu zapewne. Wiem, że pan jest za. Mnie bardziej interesuje, gdzie pan jest, dlatego że u mnie to jest dosyć jasne, że z motywacji religijnych ja zawsze byłbym przeciw handlowi w niedzielę. Natomiast bardziej mnie interesuje podejście Rudnika. No to ja już panu mówię, panie Wojciechu, ja w niedzielę do takich centrów handlowych, wielkich sklepów nie jeżdżę i nie chodzę. Przede wszystkim dlatego, że tam straszny tłok, bo właśnie ludzie zjeżdżają się zewsząd, a szczególnie w sezonie. Tutaj u nas jak nie ma pięknej pogody nad morzem, to jest mnóstwo, więc to jest bez sensu. I także poradziłbym sobie bez funkcjonowania tych sklepów w niedzielę, bo mam w swojej wsi kilka takich małych sklepów, gdzie rodzina obsługuje te sklepy, więc oni mogą. Ale z drugiej strony, patrząc na tę sprawę, czytałem dane, że gdyby ten handel w niedzielę został ograniczony, te wielkie sklepy by były pozamykane, no to pracę straci kilkadziesiąt tysięcy ludzi, proszę pana. A ja panu odpowiem inaczej. Spodziewałem się po panu empatii. Czynnika religijnego u pana nie ma, natomiast empatii się spodziewałem głębokiej. Jeżeli nie da się załatwić ludziom odpoczynku w inny sposób, to trzeba wprowadzić handel w niedzielę, nie bacząc na różne argumenty strony przeciwnej, po to, żeby pracodawca był zmuszony dać ludziom wolne i żeby ludzie, którzy ekonomicznie zmuszają sami siebie do pracy w niedzielę, bo tam jest podwójna płaca wtedy i tak dalej, boją się stracić pracę, żeby oni mieli wolne. To trzeba zastosować taki sztuczny mechanizm, jak wie pan, przy alkoholiku nie pijemy wódki, no. No panie Wojciechu, ale jak ci ludzie właśnie, którzy pracują w niedzielę, a nie zarabiają zbyt wiele, no powiedzmy sobie, żeby było łatwo liczyć, zarabiają 2000 miesięcznie i nagle jak nie będzie tej pracy w niedzielę, czyli 4 dni odpadną, 500 zł powiedzmy sobie odpadnie. Ale proszę pana, ale w inne dni siłą rzeczy wzrośnie handel. No nie wzrośnie, bo na przykład do centrum handlowego jednego, drugiego, trzeciego w Koszalinie nie przyjadą ci, którzy leżą na plaży do góry brzuszkiem. Przyjadą, proszę pana, tylko że w sobotę albo w poniedziałek. Jak ktoś nie zrobił zakupów w niedzielę, bo było zamknięte, co się zdarza kilka razy w roku, są takie dni, kiedy jest zamknięte, w Boże Narodzenie na przykład, no i to następnego dnia i poprzedniego robi się zdwojone zakupy. Czyli mamy, tak jak pan mówi, no tak z grubsza rzecz ujmując, ideologiczne aspekty tej całej sprawy, takie moralne powiedziałbym, no ludzie wierzący, dzień święty i tak dalej, i tak dalej. Ekonomiczne co? Wyrówna się? Tego wszystkiego do końca nie wiemy, czy się wyrówna, czy nie. To są nasze spekulacje. Dopiero eksperyment może to pokazać. Natomiast co jest większą wartością? Potencjalna kasa, o której rozmawiamy, że zarobią, czy nie zarobią i tak dalej, czy to, żeby człowiek odpoczywał? Czy godne życie polegające nie tylko na pieniądzach, ale również na tym, żeby spędzał trochę czasu sam ze sobą albo z rodziną, żeby wypoczął od roboty, a nie chodził jak zwierzę w kieracie. Ci pracownicy to promil, powiedzmy sobie, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę liczbę mieszkańców naszego kraju, a procenty, proszę pana, mieszkańców naszego kraju, całe rodziny właśnie udają się do tych centrów handlowych w niedzielę, bo mają tylko wtedy czas, żeby być razem. Pan poluje na wiertarkę, a żona poluje na tani proszek, to nie jesteście razem w tym sklepie. Właśnie
właśnie też o to chodzi, to był mój kolejny argument, że ci ludzie będą zmuszeni jakoś inaczej spędzać czas. Może rowerem wodnym się po jeziorze przejadą, proszę pana, bo sklep zamknęli. Powiedziałbym w pewnym sensie, że z panem zgadzam, dlatego że ja nie chodzę w niedzielę i przypuszczam, że wielu naszych słuchaczy także nie chodzi do takich centrów handlowych, bo ich denerwuje tłok i tak dalej, i tak dalej. Przeżyjemy bez kupienia tam, nie wiem, chleba w tym centrum handlowym, tak umownie mówię, czy czegoś innego i nie będzie problemu. Jeżeli ktoś podróżuje, bywa na przykład w Niemczech, to wie, że tam nie ma tego handlu w niedzielę i ludzie żyją. A więc sądzę, że u nas też pana, wiodąca gospodarka Europy. No więc właśnie, nic im się nie stało. To jest akurat argument przeciwko tym wszystkim, którzy ekonomiczne widelce wystawiają przeciwko temu pomysłowi. Bezrobocie wzrośnie, upadnie gospodarka, bo nie będzie handlu w jeden dzień w tygodniu. A w Niemczech nie ma i co? Nie upada gospodarka. Ciekawe, czy lobby jakieś tutaj, proszę pana, kiedy ten projekt będzie procedowany w naszym parlamencie, zadziała i powie znowu, że nie, zostaje tak jak jest. A wie pan, że w Ameryce są sieci handlowe, prywatne, których właścicielami są chrześcijanie, bo nie powiem, że rzymscy katolicy, ale chrześcijanie różnych protestanckich i rzymskokatolickich wyznań. I te sieci handlowe z religijnych powodów są pryncypialnie zamykane na niedzielę i jakoś nie upadają. Jest sieć Hobby Lobby, jest kilka innych sieci dużych, ogólnostanowych, które są nieczynne w niedzielę i na drzwiach jest napisane z jakiego powodu. Firma chrześcijańska, albo tam my jesteśmy baptyści, nieczynne w niedzielę. Można by było wrócić do dawnych czasów w naszym kraju, za czasów minionego słusznie ustroju, by nie było sklepów czynnych w niedzielę, żadnych, nawet tych osiedlowych, i żyliśmy, proszę pana. Proszę pana, stacji benzynowe też, były pięć sztuk na cały kraj było czynnych w niedzielę. Proszę państwa, musimy kończyć. Serdecznie państwu dziękujemy za uwagę. Spotykamy się za tydzień. To już będzie wrzesień. Do usłyszenia. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.